Zacznę sobie tutaj tą wypowiedź. Witamy na Adventure RP. Jest to unikatowy serwer WLOW. HRP. Brak błędów. Anti-cheat? Po co to komu? Mamy coś lepszego od anti-cheata. Doskonale przygotowany Discord. Administracja dostępna 24 godziny na dobę. Szeroko rozwinięte frakcje oraz crime. Historię tworzysz ty. Adventure RP, tutaj nie będziesz się nudzić. Miau. Event wielkanocny. Szacunek, bo jest to symbol Andrzeju Kostyrze. Mówiliśmy o Andrzeju Kostyrze. Mówisz, że masz szacunek, bo jest to symbol boksu, jeżeli chodzi o dziennikarstwo sportowe. Co możesz mi powiedzieć o pani Monice Laskowskiej, bo z tego co wiem, to nie dajesz jej już wywiadów. No nie daję trzem dziennikarzom wywiadów. Okej. Okay. Czyli najlepszej polskiej dziennikarce, Mateuszowi Kaniowskiemu i temu z Fight Sport. A czemu Mateuszowi Kaniowskiemu nie dajesz już wywiadu? Bo jest fałszywy, no i tyle. Nie będę jakby mu niszczył tego, no ale... A to akurat na przykład przyznam mu rację, bo wymienił trzy osoby. Wymienił trzy osoby. I teraz tak, z jednej strony Monika jest osobą, która jest totalnie nieprzygotowana za każdym razem. I tu Kasiusz ma w 100% rację, bo jeśli kurwa laska przeprowadza z kimś wywiad i nawet nie wie jak się nazywasz i za każdym razem są takie same słabe pytania... No to coś jest nie halo. To coś jest nie halo. W momencie, no bo ona już parę rzeczy, kurwa, na wywiadach z Kasiuszem odjebała. Wcale mu się nie dziwię. Jeśli ja bym miał troszkę wyższe... Znaczy, jeśli ja bym... Bo inaczej, bo jak są te wywiady i jak tam idziesz, to ja tam nie idę, żeby, nie wiem, o czymś opowiedzieć, czy nie zależy mi na tym, nawet, żeby tam dobrze wypaść. Po prostu ktoś podejdzie, siema, Nitro, można wywiad? No w sumie jak mam czas, to dlaczego nie? Ale nie mam żadnych aspiracji w ogóle, żeby... Ja na niektórych wywiadach to wręcz, kurwa, jakieś głupoty mówię i troluję, bo są mi one obojętne. Ale jeśli ktoś ma... Jeśli ktoś na koniec wywiadu ma poczucie, że mógł robić coś innego w tym czasie, niż być po prostu przynętą na kliknięcia, tak jak jest w tym TV reklama z Moniką Laskowską, to ja się na przykład nie dziwię Kasiuszowi, że nie chce udzielać wywiadów. Z drugiej strony ten ziomek z Fight Sportu, on bardzo brzydko się zachowuje na tych konferencjach, bo on potrafi live'a, ani stąd, ni zowąd. Wiecie, stoją trzy osoby, rozmawiam prywatnie, a typ przychodzi i live'a jakiegoś odpala. No kurwa, też to jest brzydkie zachowanie. Mateusz Kaniowski, ja nie wiem, co on jeszcze o nim powie. Znaczy, coś tam słyszałem, bo czat zresztą mi pisał, że... Wy mi pisaliście, że jakieś narkotyki czy coś. Ale Mateusz Kaniowski nie jest to osoba, z którą się łatwo te wywiady przeprowadza, bo... Ogólnie w tej całej, kurwa, śmietance show biznesowej, no to ludzie wychodzą z założenia, że skoro ja się z tobą lubię, to ja publicznie nie zrobię nigdy... czegoś, żebyś ty źle wypadł. No i bardzo wiele osób sparzyło się na tym właśnie z fejmu, że nie wiem, że dwa razy się wódki z nim napili, czy że on z nimi rozmawia normalnie, on potem ich bierze na wywiad i zadaje im takie niewygodne pytania, gdzie oni niekoniecznie dobrze na tych wywiadach wypadają. I teraz tak, jest to koleżeństwo, czy jest to brak koleżeństwa? Jest to rzetelne dziennikarstwo, czy czym się powinien taki dziennikarz kierować podczas tych wywiadów? Że jednak jeśli się lubimy prywatnie, to te wywiady przeprowadzać w taki sposób, żebyś, no wiesz, no, nie zaginać się, nie dawać ci trudnych pytań. Mateusz Kaniowski jest całkiem bystry, ale też on też lubi taki juicy content, nie? On chce, żeby się działo, więc jak ma możliwość, żeby ci dopierdolić, to ci dopierdoli. Więc ja się nie dziwię. Jeśli chcesz mieć spoko wywiady, też jeszcze, jeśli Kasia jest osobą, która ma dosyć dobre zdanie o samym sobie, a tutaj pojawiają się osoby, które w jakimś stopniu mogą podburzać zdanie przeciętnego widza, no to chujowo, nie? Znaczy, to Mateuszu Kaniowskim. Monice ja też bym nie dawał wywiadów, gdybym miał coś lepszego do roboty.
Więc no, to nie jest tak, że ja idę do niej na wywiad, tylko ona mnie prosi o wywiad, nie? Poza tym prosi mnie o wywiad, kurwa, to też celebrycko zabrzmiało. No nie wiem, ja sobie tam stoję, przechodzę, jak ktoś się zapyta, czy mam 5 minut, to owszem, mogę mu poświęcić te 5 minut. Ale jeśli byłbym bardziej poważnym człowiekiem, który by się przejmował niektórymi rzeczami, to nie chodziłbym do Moniki Laskowskiej na wywiad, tylko dlatego, że ona wykazuje taki, kurwa, brak szacunku. Zadając, nie wiem, ona ma 10 wywiadów i na tych 10 wywiadach za każdym razem są te same pytania. Albo ona cię pyta o rzeczy, które są... No to tak, kurwa, proste, jak nie wiem, ona potrafi zapytać zawodnika, czy wygrał, czy przegrał walkę, nie? To, kurwa, no nie wiadomo, co ona tam robi. Ale tyle, no. Mnie to bawi. Od tego jest dziennikarz odnośnie Kaniowskiego? No tak, tylko widzisz, no... To jest tak, jak na przykład masz te jakieś podcasty. Jak masz na przykład te podcasty, to idziesz też dawać wywiad, podcast, idziesz z kimś porozmawiać, tylko z osobą, która wiesz, że nie będzie ci pod górkę robić. Jest na przykład duża szansa, że jeśli ja bym przeprowadzał wywiad Sisamu, to bym go nie pytał o Ukrainkę, o Nymfę, o kurwa wszystkie tematy, które są w jakimś stopniu kontrowersyjne i nawet jak mi całkiem w porządku odpowiedział na te pytania, no to wiesz, o co chodzi, a jest to juicy content, nie? Jest to juicy content. I dużo osób też ma właśnie takie mniemanie, że z racji tego, że poza kulisami się lubią, to że nie powinien tak robić. No. A Kaniowski ogólnie jako osoba bystra, no kurwa, nieraz kogoś w tarapaty wpierdolił na tych wywiadach, nie? Więc no. Czy to jest fałszywość? Nie wiem, bo być może też on się... Być może on też mówi, że jest fałszywy, bo nie wiem, bo coś mu zrobił prywatnie. Ja nie jestem jakimś ani jego turboziomkiem, ani Mateusza Kaniowskiego. Ale może powiesz coś na temat Mateusza Kaniowskiego, co byłoby ciekawe, bo jeżeli to też jest gdzieś tam twoja dewiza, że... On jest jakby fałszywy, jak ludzie zobaczą, ci z bliskiego ogrona, którym on w dupę włazi, zjarzą się, to tak jakby po kolei od niego odchodzą, nie? A mi jakby... Ja analizę ogólnie o życiu to zacząłem tak 6-7 lat temu i sobie wtedy pamiętam taką rozkminę, miałem ciężki etap w swoim życiu i tak, wiesz, dużo ludzi na mnie napierdoliło głupot. Ja sobie tak usiadłem i tak na tarasie, pamiętam, w Sopocie i sobie przeanalizowałem i mówię, kurwa, przecież ten idzie, jakiś idzie gość, nie? Mówię, kurwa, ten Kowalski, przecież teraz by poszedł do moich bliskich, powiedział, że ja taki jestem i oni by nie uwierzyli, bo mnie znają od takiego, nie? A jak innym pierdolą i oni wierzą, to przecież oni mnie nie interesują, ich opinia. Mi zależy na opinii tych bliskich. Wiesz, mojego brata, na przykład Remigiusza, który jest moim przyjacielem, moich przyjacieli, Rafała, Saszy, mojej rodziny, wiesz, no mam 6 braci, 2 siostry, to mi zależy na tej opinii. A dlatego tym bardziej jest... Na przyjacieli mówi braci, czy ma po prostu 6 braci, 2 siostry? Liczne rodzeństwo. Nice. Ja mam tylko siostrę. Dla mnie intrygujące, dlaczego Mateusz Kaniowski aż tak... No ja sobie pomyślałem o tym Kaniowskim, że ja mam na niego tyle asów w rękawie, że mógłbym mu zniszczyć tą kurwa karierę, nie? Ale pomyślałem, przecież ja nie chcę z nim kontaktu. I po co ja mam marnować czas, żeby komuś kurwa uprzykrzyć, nie? Po co? Przecież mi szkoda czasu. Ja jestem skupiony, sfokusowany na swoim sukcesie. Jestem trochę egoistą, ale jestem też... Mam właśnie te wąskie grono i dla nich mam czas. I okay, umiem poświęcić, ale... a tutaj nie będę marnował czasu, żeby obnażyć jego tą fałszywą, kurwa, twarz, którą na Instagramie tworzy i w mediach. Okay. Ja mogę tylko taką jedną, bo wiadomo, będą dopytywać i tak dalej. Nasza znajomość głównie się zakończyła właśnie po tej zmianie. O to mi chodzi. Też. Mi nie zależy na tym, żebyś powiedział mi zaraz jakieś brudy. Nie, nie będę, bo ja taki jestem, nie jestem dżentelmenem, ale tu się w miarę, chociaż wiesz, jak mnie wkurwi, to nie mam problemu z tym, nie? Znaczy, to jest coś, to też właśnie takie brudne dziennikarstwo. No ja nic nie powiem, ale zrobił brzydkie rzeczy, nie? I ludzie, kurwa, jakie brzydkie rzeczy zrobił? No nie powiem, nie? No ale zrobił... Jest naprawdę złą osobą. Jest, ale ja nie chcę o tym mówić, nie? Wiecie, o co chodzi? Nic nie mówisz, ale jednak coś mówisz. Okay. On też to wie.
ale ostatnio też mi się nie podobało kilka rzeczy z jego... Dobra, ale to inaczej, jego się cieszyłem, że jakby już to mam zakończone z nim, jak widziałem, jak tam się lansuje na ZUS-ie, a znam, a no, szkoda gadać, jakim jest Mateusz, ale wtedy się cieszyłem, że... Zakończyła się po mojej walce z Eltosem. Jak leżałem w gipsie, on przyszedł do hotelu naćpany i coś tam pierdolił głupoty. No to jest poważne oskarżenie. A ja leżałem w gipsie dopiero co z soru. A już tak jak byliśmy kiedyś w Bułgarii, to ja mu, jak wracaliśmy, to ja mu powiedziałem, Mateusz ma ogólnie dużo kompleksów, ale ja nie będę o nich mówił na razie. Bo ja mu, jak wracaliśmy z tej Bułgarii, powiedziałem, Mati, niby wtedy jakby się poznawaliśmy i pojechaliśmy na wakacje, żeby się poznać bardziej. Ja mówię, Mati, kurwa, wiesz, pojechaliśmy niby, żeby się lepiej poznać, a ja cię widziałem w tej Bułgarii tylko wtedy, kiedy chciałeś, żebym cię, kurwa, oznaczył na Instastory. Tak podsumowując, kumaci zrozumieją, o co chodzi, nie? Że naprawdę tylko go wtedy widziałem. I... Czyli podsumowując, według ciebie Mateusz idzie po fame bardziej, niż po jakąś... Nie wiem, jakie. On jest na pewno zagubiony, ale ja mu to jakby nie mam te... Cieszę się, że zakończyłem z nim, mu ostatnio jak podszedł tam się podlizywać na ostatniej konferencji, to powiedziałem, że idź Mati w swoją stronę. A, bo on zaczął mnie przepraszać za tą sytuację właśnie w hotelu, że ja leżałem w gipsie i tak dalej, a potem mówi swoje wersje. Ja mówię, kurwa, ty, no to niby chcesz wyjaśnić, niby przepraszasz za to, za to, za to, a potem ma swoje wersje. Ja mówię, Mati, my się nie dogadamy. Lepiej będzie, jak nie będziemy rozmawiać, bo skoro ja mam jakby swoją wersję, on ma swoją wersję, to bez sensu po prostu. No to nie było tutaj, no kurwa, no. No widzicie, i znowu czat tutaj podkręcił, że opowiadał, że to jakimś płynem jest. Znaczy, no chyba powiedział, że przednać panem do hotelu. Nie wiem. Ale akurat na kasie całkiem spójnie powiedział, że ja też akurat mam takie podejście, że ze wszystkimi lubić się nie muszę, nie? Więc no, ty masz swoją wersję, mam swoją wersję, no to tyle. Nie każdy będzie szczęśliwy. O tłumaczy pomigowemu to, co mówi? Nie, akurat ta wypowiedź nie była jakaś, kurwa, turbośrednia, nie? Więc no. Ach, ta argumentacja. Fałszywy jest, kurwa. Dlaczego? A nie powiem, bo szkoda czasu. Obejrzyj całe? No nie, bo to, kurwa, 2,5 godziny trwa. Znaczy, żałuję, że tego... Bo... Żałuję. Mogłem to oglądać na live'ie, nie? Tylko widzicie, jak ja oglądam na live rzeczy z fejmu, które się dzieją live, nie wiem, jakiś cage, tego typu rzeczy, to zawsze jest, bo ci płacą, żebyś to oglądał. Nie płacą mi, kurwa. A, odnośnie płacenia, o sobie przypomniałem. Mam już, bo jakoś mocno nie naciskałem na to, żeby to jakoś smoothy przeszło, bo ja wychodzę z założenia, że no, kurwa, ludzie też mają swoją pracę. I jak będzie odpowiedni czas, jak się wyrobią te opce. No ja miałem swojego reflinka do gali. Sprzedaliśmy tych, ile licencji nie wiem, ale kwota jest, to jest niecałe 21 tysięcy złotych prowizji, który był z mojego reflinka. I ja powiedziałem, że te pieniądze przeznaczymy na jakiś cel. No już zresztą tydzień czy dwa tygodnie temu kurwa, kiedy to było? Jak mieliśmy jakieś spotkanie z hype'u, to właśnie rozmawiałem z Kasią z Fejmu i ona powiedziała, żebym wystawił fakturę. No to jej wystawiłem fakturę. Nie wiem, czy ją opłacili, czy nie, no ale już po prostu znam kwotę. To jest niecałe 21 tysięcy. Pobiliśmy kolejny rekord, jeśli chodzi o sprzedaż pay-per-view, ale nie ogólny, tak? Bo ten rekord pobił Wardęga. Pobiliśmy rekord, jeśli chodzi o osoby niewalczące. I znowu wygrałem jakiś tam konkurs, który jest. Bo Wardęga, owszem, sprzedał dużo więcej tego, ale to on jest osobą, on był tą osobą walczącą, a ja miałem ten pierwszy wynik, jeśli chodzi o osoby, które po prostu, nie wiem, influ, czy jak to nazwać, którzy sprzedawali te, czy tam oferowali swój refling. Więc mamy tam niecałe 21 tysięcy złotych i tyle, nie? I będziemy to i no i gdzieś, no pewnie jak w najbliższych dniach odpalę live'a.
to jeszcze opowiem o tym, ile siana jest dokładnie, bo tam, nie wiem, chyba jest 2700, coś koło tego. I wybierzemy jakiś cel. Myślałem, bo też ogólnie też był taki zamysł, może to Wardędze po prostu wyślę, żeby na tego psiakobusa miał. Nie wiem, porozmawiałem z nim na ten temat. Fajnie, dziękuję. Jakoś mocno nie puszowałem tego reflinka, a skoro tam było 20 700 zł, to nie wiem, to z 15 000 tych pay-per-views sprzedało się z mojego reflinka, tak? Więc fajnie, dziękuję bardzo. Ja wygrałem PlayStation 5, jak dobrze pamiętam, bo chyba był w konkursie i coś jeszcze. Więc no, jeszcze nie mam tego PlayStation, bo... Znaczy mogłem je ostatnio odebrać, ale on, wtedy jak mi dali tą kwotę, mówią, tak, rzeczywiście wygrałeś PlayStation, tutaj leży, rzeczywiście leżało. Mówią, to może weźmiemy je na galę hype'u i tam sobie jakieś zdjęcie zrobimy i będzie jakieś oficjalne przekazanie, ale ktoś zapomniał tego wziąć, więc mają mi to wysłać pocztą. Nie wiem, co tam jeszcze było. Wiem, że było PlayStation 5, coś jeszcze i właśnie te pieniądze. Te pieniądze właśnie wyślemy na cel charytatywny. Mega dużo. Mega dużo, tak szczerze, bo ja chyba na 3 ostatnie dni w ogóle mówiłem coś o tym na jakiejś konferencji. Fajnie, dziękuję. Dziękuję, fajnie. Zrobimy coś dobrego z tym sianem. Nie wiem właśnie, czy na jakiegoś psiakobusa Wardędze wyślemy, czy może jakaś tutaj będzie. Tylko jest jedna rzecz, proszę, nie bombardujcie mnie teraz jakimiś akcjami charytatywnymi na Instagramie, bo to w konsensusie z widzami, tak? Koniec końców, którzy to kupowali. No, wstawimy, nie? Czy wyślemy? iPhone chyba był? Nie, iPhone był za poprzedni. I ten iPhone gdzieś leży, bo to też, nie chcę się teraz o tym mówić, ale ogólnie problem jest z giveawayem. Ja go chciałem jakiemuś widzowi, kurwa, dać, a to nie jest takie proste, bo to są gry hazardowe, więc wylosować teoretycznie nie można. Trzeba by to było do skarbówki zgłaszać. Jesteście wspaniali? No tak. 1000 pay-per-view? No nie, bo ty masz tylko jakiś ułamek z tego pay-per-view. Wydaje mi się, że masz złoty 20 albo złoty 50 z pay-per-view. No tak jest 21 koła, no to nie wiem, jakaś prosta matma, nie wiem, z 15 tysięcy niecałe osób z tego linka kupiło, nie? Norman. Bardzo. To jest to? Suck my balls. To musi być to. Ojojo, co? On płytę wydaje? Booking tu jest? Soul Gang. Z czego on tą płytę chce zlepić? No ma w ogóle jakieś nuty? Płyty. Trochę strona nie działa. Edzio. Gdzie z nim płyta Casio? Co on tu sprzedaje? On nie ma jakichś tych swoich takich odblaskowych ciuchów? Świat jest pełen takich kurew, co chcą zabrać ci energię. Ty co ślini się jak bulldog, z mordy bardziej Irish Terrier. Chce się wybić na mym fejmie, czas wyciągnąć mu baterię. Jesteś jebanym złodziejem i do tego gejem. Lubisz robić sidem parter, bo chcesz dławić się pierścienie. Chcą siłownię mieć dla siebie. Ja już nie wiem, co się dzieje. Uwaga,
Mordę ci teraz wszyscy wiem, że teraz jeszcze nie znacie, ale zaraz będziecie znali cały refren i śpiewamy tylko prawdziwy, jebać fałszywe kurwy, chorągiewy spierdolone, jebać was! Śmiej się, śmiej, jak rudy, rudy gej, rudy, rudy gej, rudy, rudy, rudy gej, zachwaj wąsem, dyka, dyka też, dyka, dyka też, dyka, dyka, dyka też. Śmiej się, śmiej, jak rudy, rudy gej, rudy, rudy gej, rudy, rudy, rudy gej, zachwaj wąsem, dyka, dyka też, dyka, dyka też, dyka, dyka, dyka też. Dostałeś od mamrota, co się bije tak jak ciota, a startujesz tu do kota, co ma pięści jak gołota. Wyglądasz jak Pokémon, aparycję masz jak cipa, więc nie wiem po co się spinasz, co ty kurwo jesteś. Pałka chce otworzyć żabkę, ale mamy taki rebus, że od tych hot dogów żabki woli parówki kolegów. Świat jest pełen takich kurew, nie rozumiem ich wyborów, tych co dostanie tu w pizdę od kolesia z Warsaw Shore'ów. Ojdana, ojdana, niech wie to każda pała. Rudy idzie po wypłatę, za dostanie w pierdol, bracie. Król rekord ma 5-0 i to nie żadne odkrycie. Dostanie zawiebane i wyjebie za granicę. A teraz już jesteśmy po walence i co? Fałszywe jebane chorągiewy, jebać was, to Kasia Król 5-0, tak jak mówię, chuj wam na łeb. Hello. Śmiej się, śmiej, jak rudy, rudy gej, rudy, rudy gej, rudy, rudy, rudy gej, zachwaj wąsem, dyka, dyka też, dyka, dyka też, dyka, dyka, dyka też. Śmiej się, śmiej, jak rudy, rudy gej, rudy, rudy gej, rudy, rudy, rudy gej, zachwaj wąsem, dyka, dyka też, dyka, dyka też, dyka, dyka, dyka też. Kurwa, zabawne, ale nie. Ja tylko zadałbym takie otwarte pytanie. Mianowicie, ty bardzo często z taką pogardą wypowiada się o mężczyznach. Znaczy, no nieważne z kim się tam kłóci. I bardzo często takie homofobiczne teksty tam lecą. A nagle w refrenie, kurwa, simi jaja, simi chuja, nie? No to otwarte pytanie. Ja chciałbym zadać po prostu otwarte pytanie i uzyskać odpowiedź. Czy on ma coś do tych osób? Tak? Homoseksualnych? I gdzie tu jest sens? I tyle, bo być może też jest tak, że nie wiem, no nic nie ma do gej, tylko po prostu jak powie o kimś pedał, czy jakieś te inne kurwa sformułowania obraźliwe na tle seksualnym, to po prostu nie ma tego, że wiecie, że gej jest gorszy, nie? Centino mu tak wpisał do Disu, jesteś niemądry. Moje usta, oczy i za